Cześć moi drodzy, z tej strony jak zwykle wasza Polish Notes i chciałabym dzisiaj omówić ważny dla was temat, jakim jest na pewno powrót do szkoły po bardzo, bardzo, bardzo długim czasie. Długo mnie o ten odcinek prosiliście, to będzie taki back to school wersja covidowa, także koniecznie zostańcie ze mną, zasubskrybujcie ten kanał, aby być na bieżąco i nie zapomnijcie zajrzeć na Instagrama o nazwie Polish Notes przez WS oczywiście, gdzie czeka na was masa, masa inspiracji i motywacji. Jestem bardzo ciekawa, czy w ogóle cieszycie się na powrót do szkoły, jakie są wasze odczucia. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu i na początek chciałabym właśnie powiedzieć, że wszystko, co w tej chwili czujecie, jest w porządku. Jesteśmy różni i różnie przeżywamy takie sytuacje. Jednakże bardzo bym chciała, aby każdą negatywną myśl zamienić na coś pozytywnego. Powrót do normalnego życia powinien być czymś, nie wiem, radosnym i uspokajającym, że sytuacja powoli się stabilizuje, i będziecie mogli wrócić do swoich ulubionych zajęć. Także pierwsze zadanie dla was to zastanowienie się, za co jesteście po prostu wdzięczni. Mogły to być fajne spotkania online ze znajomymi, spędzenie więcej czasu w rodzinnym gronie, albo nie wiem, nawet durna mina waszego psa. Po prostu nie pozwólcie, aby wasze wewnętrzne strachy was zdołowały. Teraz jest czas na waszą mobilizację. Wiem, że nauczyciele mają wobec was różne plany, jedni są skupieni na pędzeniu z materiałem i wbicie wam tyle wiedzy do głowy, ile się da, a inni skoncentrują się na odbudowaniu relacji z wami i z klasą, co uważam oczywiście za tą lepszą opcję. Tak czy siak postaram się wam przekazać najważniejsze, uniwersalne rady, jak uporać się z zaległościami i jak zorganizować sobie szkolne życie od nowa. Zacznijmy od ogarnięcia waszego materiału. Część nauczycieli będzie was zapewne pytać o pokazanie notatek, które prowadziliście na lekcjach online. No ale co w przypadku, gdy ich w ogóle nie macie? I tu zaczyna się praca grupowa. Zróbcie w klasie burzę mózgów na zajęciach online i zastanówcie się wszyscy, kto może mieć jaką część materiału. Może to być jakieś tam spotkanie na konfie, coś takiego. Zróbcie dysk na wspólne zapiski albo wyślijcie te pliki również na konfie, na Messengerze. Jeśli macie wystarczającą ilość czasu, możecie opracować pewne tematy samemu i podzielić się nimi później z innymi. Co mogę powiedzieć, najważniejsza jest współpraca, bo chyba wszystkim zależy, żeby nie doprowadzić nauczyciela do szału już na pierwszych zajęciach, prawda? A wierzcie mi, taka współpraca nieraz uratowała mi tyłek podczas zajęć online. No i takie wspólne aktywności po prostu zbliżają mimowolnie klasę do siebie. Znowu. A co jeśli nauczyciel na przykład zażyczył sobie sprawdzenia wiedzy z całego przerobionego materiału? Jak na przykład sprawdzić, co w miarę pamiętasz, a co nie? Jest na to bardzo prosty sposób. Weź swój podręcznik do ręki i rzuć okiem na wszystkie przerobione tematy. Nie czytaj ich słowo, posłowie, tylko przejdź zawartość wzrokiem. Jeśli stwierdzisz, że jesteś w stanie ogarnąć dany temat i go pamiętasz, leć dalej. Kompletnie o czymś zapomniałeś? Weź karteczkę lub cokolwiek innego do ręki i zaznacz nieznane ci partie materiału. Na koniec wszystko to, co nie pamiętasz, możesz sobie na spokojnie przejrzeć i przeczytać. I w ten fajny sposób całą powtórkę masz z głowy. I co najważniejsze, było to w miarę bezbolesne. No ale jak to wszystko ogarnąć, jak w głowie masz jeden wielki chaos i nie potrafisz się zorganizować? Dni do powrotu do szkoły staje coraz mniej, a ty nie wiesz, jak się do tego wszystkiego zabrać. I tu do gry wchodzi tryb smart planowania. Smart, rozwijmy ten skrót. Zacznijmy od literki S, czyli specific. Twój cel ma mieć odpowiednie miejsce i czas. Nie masz się po prostu uczyć w tym tygodniu, masz się uczyć w poniedziałek przez 2 godziny układów równiań. Wiecie, o co mi chodzi. Potem mamy M, measurable. Dobrze jest, jeśli można jakoś zmierzyć osiągnięcie swego celu. Może to być, nie wiem, ilość przeczytanych stron książki albo poprawnie rozwiązanych zadań. Następnie mamy A, A, czyli attainable. Twój cel ma być dla Ciebie wyzwaniem, ale ma być również możliwy do osiągnięcia. Sorry, ale nie łudź się, że cieka Cię danego dnia 12 godzin pełnej efektywnej nauki i opanowania całego materiału naraz. Pamiętaj, po prostu małe kroczki. No i mamy R, realistic. Ty znasz siebie najlepiej i wiesz, ile jesteś w stanie ogarnąć. Miej na względzie swoje możliwości oraz ich granice, a wszystko będzie dobrze. No i na koniec mamy T, time-based.
daj sobie deadline, który nie będzie miał na celu zniechęcić Cię do wykonania czegoś, lecz który po prostu Cię zmotywuje i umożliwi Ci znaczne poprawienie swojej produktywności. No i jeszcze jedna rada ode mnie to powolne przyzwyczajenie się do nowego trybu. Spróbuj z czasem wstawać o porach, o których normalnie miałbyś iść do szkoły. Przemyśl, co mógłbyś ze sobą zabrać, co nosiłbyś w plecaku, piórniku, czego na pewno nie może przy Tobie zabraknąć. Nie zapomnij również przejrzeć swoich zeszytów, książek z ćwiczeniami. To jest właśnie ten czas, kiedy wszystko możesz jeszcze uzupełnić. Potem nie będzie na to zbytnio czasu, więc wbijesz do szkoły zszokowany i chaotyczny. Lekkie kroczki w stronę nowej rutyny pomogą Ci opanować również potencjalny stres, który z powrotem do szkoły, no, może się wiązać u niektórych. No i tak jak wspominałam na początku, myśleć pozytywnie. Powrót do szkoły to super wiadomość. To krok w stronę normalnego życia i ponowne socjalizowanie się z innymi. Wszystko będzie dobrze, wierzcie mi. Trzymam za Was wszystkich oczywiście kciuki. No i się powoli żegnam. Nie zapomnijcie tylko zostawić motywującej łapki w górę i subskrypcji. Dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, cześć!